Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i w dzisiejszym odcinku będziemy szukać rozwiązania tego, co ukrywał takiego Yeti u mnie na chacie i dlaczego on ostatnio się zachowuje lekko podejrzanie i czego wczoraj szukał u mnie w domu. To jest dla mnie mocno zaskakujące i nie wiem, o co chodzi. Nie gadałem z nim, nie pytałem go, więc szczerze powiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku się dowiemy. W tym celu też pójdziemy do Yetiego, zobaczyć przede wszystkim, czy on tam rzeczy, które chował w tym swoim iglo, te tam pod łóżkiem takim, wiecie, w tym takim niebieskim iglo, zobaczymy, czy on je stamtąd zabrał, czy on już gdzieś się zaniósł i tak dalej. I może uda nam się znaleźć miejsce docelowe tych rzeczy. Może dowiemy się w końcu, do czego one były i o co tutaj w ogóle chodzi, bo dla mnie to jest mega zaskakujące. Jakby mega dziwne to jest dla mnie w ogóle, nie? Zanim jednak rozpoczniemy, to jak widzicie, jest tablica, o której no nie zapomniałem. Już dawno jej nie było, wiem. Trzeba tutaj bardzo szybko i sprawnie uzupełnić ilość subskrypcji, ponieważ troszkę się już pozmieniało. No i przydałoby się to zmienić. Aktualnie na kanale głównym mamy 217 tysięcy, więc jakoś wiele się nie zmieniło. Ostatnio tutaj, że tak powiem, wolniej z tymi subskrypcjami lecimy, ale nie dziwię się, mieliśmy okres, w którym naprawdę bardzo szybko żeśmy z tym zasuwali, więc to, że teraz zwolniliśmy, nie jest żadnym problemem, ale nie można tego powiedzieć o innych kanałach, na których dalej subskrypcje przychodzą i na przykład na kanale Szybson Plus aktualnie jest 79 tysięcy, ale brakuje już tylko 100 subskrypcji do tego, żeby mieć 80 tysięcy, ponieważ tutaj też jest dziewiątka, tak jakby, patrzę w tym miejscu, tak o, tutaj, prawda? Tak aktualnie prezentuje się kanał Szybson Plus, no i brakuje nam już no niecałe 100 subskrypcji do tego, żeby mieć tutaj 80 tysięcy, więc zachęcam do tego, żebyście wbili, link jest w opisie, ale jeszcze bardziej zachęcam was do wbicia na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam są vlogi, tam dzisiaj wleciał również vlog, tutaj taka miniatura piękna, tu żebyście mi widzieli, tu jest miniatura, prawda, no musicie zobaczyć bardzo fajny film, myślę, że zachęcający, jak chcecie zobaczyć, jak dostawałem w mordę, no to idźcie zobaczyć, nie? No i na kanale oczywiście vlogowym jest subskrypcji 77 tysięcy, więc nie mam siódemki. Nie mam 77 800 jest tam, więc, ale ja nie mam siódemki, więc musimy zrobić po prostu coś takiego. No i tu musicie sobie wyobrazić, że jest siódemka. Ale sprawmy, by na tych dwóch kanałach było 80 tysięcy, bo... No bo bardzo bym chciał wbić te 80 tysięcy na tych kanałach, a jeszcze bardziej chciałbym wbić 100 tysięcy na kanale vlogowym jeszcze w tym roku, więc jeżeli chcecie zobaczyć vlogi, bo będą się pojawiać przez całe wakacje, ale mam nadzieję, że jeszcze dłużej, no to zapraszam tam, wbijcie na kanał, tam vlogi co drugi dzień, więc zachęcam bardzo serdecznie. No a ja witam was oczywiście w Minecrafciku, jak widzicie, jestem już u siebie na chacie i zastanawiam się, co byśmy mogli zrobić. Przede wszystkim to tak, tutaj coś było ukrywane, Yeti coś tu ukrywał, ale nie chcę tutaj spędzać za dużo czasu, bo to może być jakby, no bez sensu. Będziemy tracić czas, tak mi się wydaje, jak będziemy tutaj ciągle siedzieć. Przydałyby nam się podki na niewidzialność z tego powodu, że chciałbym pójść właśnie do Yetiego tam do tego, ale ja nie wiem, czy on tam, wiecie, może tam coś urzędować i tak dalej. Nie chciałbym go spotkać bardzo, więc przydałyby nam się podki na niewidzialność. Wiecie co, ja pójdę do laboratorium, tam powinny jakieś być. Dobrze, jesteśmy już w moim laboratorium. Co tu robi ten dirt? Ej, co tu ktoś tu stawia jakieś dirty? To chyba te endermany dalej. Dobra, zobaczmy, mamy podki na niewidzialność. Jest ich sporo, ostatnio tutaj robiłem, więc mamy bardzo fajnie, bo dzięki temu jesteśmy, że tak powiem, przygotowanie. Dobra, możemy lecieć w takim razie do Yetowic i zobaczyć, jak tam się prezentuje sytuacja, bo bardzo mnie zastanawia to, czy może odnajdziemy tam coś, co nas właśnie doprowadzi do tego, o co chodziło Yetiemu, co on takiego chciał szukać u mnie na chacie i poznamy jakieś może jego tajemnice i tak dalej. Dobra, jestem już w Yetowicach, jestem obok tego, prawda, tutaj przecudownego, że tak powiem, igla, więc szybko wchodzimy do środka. Ej, tu się zmieniła liczba, jest 5 w tym momencie. Dobra, czyli 50 tysięcy wbił Yeti chyba, skoro zostało to zmienione, ale jakoś tak biednie, brakło chyba złota. A, chyba wiem dlaczego, bo chyba całego złota mam ja. Dobra, zobaczmy, że są te... Nie ma tych rzeczy, ej, dobra. Czyli on je zabrał chyba. Czekajcie, jak ja stąd wyjdę teraz. Ej, co jest grane, ja chcę stąd wyjść. Ej, ja chcę stąd wyjść. Ej, no, dlaczego nie mogę polecieć? No nie. No, nie wytrzymam. No. No, kurczę. Co jest? Ej, no dlaczego tak się nie da wylecieć? Nie, no to zaraz się popłaczę. Nie, to się musi dać zrobić. No wiedziałem, że to się da zrobić, wiedziałem po prostu. No, kurczę, aż mnie to denerwowało mnie. To dobra, czekajcie, szybko rozejrzmy się tutaj w okolicy. Czy jest tutaj coś, co może, że tak ujmę, tutaj nas naprowadzić na to, co byśmy chcieli znaleźć. Tutaj jest posąg Yetiego i ten posąg mnie mocno zastanawia, ponieważ go ostatnio tutaj jeszcze nie było. I on teraz nagle tak jakoś niedawno powstał. I zastanawiam się, czy coś przypadkiem w środku tego posągu, że tak powiem, nie znajdziemy. Bo to jest podejrzane. O, dobra, tu coś jest. Ale tutaj nic takiego, że tak powiem, ważnego chyba nie ma. Nie, no jakiś... Co tu jest napisane? Wyro Yetiego. No nie, no to są jakieś... A tu? No rozejdźmy. A, to są nogi. Tu pewnie wyjście jest jakieś takie dziwne. A tu dokąd to prowadzi? Tu. Ej, co jest to za miejsce?
Aha, to jest ten jego magazyn, wtedy się da przejść, ta? No dobra, no czyli ogólnie donikąd to nie prowadzi, nie ma tutaj nic, co by nam się, że tak powiem, przydało, jakiekolwiek informacje. Bzyku left the game. Dobra, nieważne, sobie bzyku wyszedł. Najgorsze jest to, że Yeti jest dalej na serwerze i to mnie tutaj bardziej martwi, bo on tutaj może gdzieś być, ale tutaj tak łażę, więc musimy sobie szybko wyjść stąd, tu na przykład rozwalić to, musimy to tak zrobić i szybko to zamurować i wychodzimy stąd, bo ja tutaj nie czuję się najlepiej, jak jestem w tym jego, w jego wiosce, wiedząc, że on coś kombinuje. Weźmy tą potkę i teraz tak, czy on tu gdzieś jest? Nie widzę go nigdzie, więc chyba mamy spokój tutaj na razie, ale dobra, musimy się, dobra, to jest podejrzane też miejsce tutaj. On tutaj coś musi na banku ukrywać, tylko ja kurczę nawet nie wiem co. Dobra, tu może coś pod dywanikiem? Nie, pod dywanikiem nic zdecydowanie nie ma. Tu coś jest na dole też. To mnie zastanawia tutaj, co to jest? Miejsce, to już kiedyś tutaj byłem. Ale co, o co tu chodzi? Nie, no to nie wygląda w ogóle, jakby to było podejrzane. To jest w ogóle skrzynka, bo ja tutaj schowałem rzeczy. Dobra, weźmy tę skrzynkę, ona jest moja. Należy mi się jak psu Micha. Dobra, lecimy dalej. Spróbujmy, tu jest, wiem, że tu jest gdzieś sypki śnieg, więc musimy uważać na niego. Dobra, szybko sprawdźmy tutaj. Ej, tu jest w ogóle jeszcze na bałwanie skrzynka. Fusta też, dobra, biorę, wszystkie skrzynki są moje. Dobra, tu jest jakaś skrzynka, a to są wszystkie te chyba, co ja stawiałem, jeszcze ich nikt. Ej, tu jest emerald, to biorę, oczywiście, że biorę. Co jest grane, tu? Pusta, biorę, oczywiście, że tak. Tu jakiś, tył jest jakiś obsydian. O co chodzi z tym obsydianem? Co to jest? Dobra, czekajcie, sprawdźmy to szybko. Rozwalmy ten obsydian. Aha, nic tutaj takiego nie ma. No dobra, to troszkę lipa. Dobra, zamurujmy to tak na razie i się nie interesujmy, jakby co, to nie byłem ja, widzowie, wiecie, o co chodzi. Ej, dobra, tutaj nic nie ma, żadnych informacji, nie wiem. Nie mogę nic znaleźć, ej, to jest bez sensu w ogóle totalnie. Dlaczego tutaj, dlaczego... O, tu jest... To też jest moja skrzynka. Dobra, to ja teraz zrobiłem odcinek z tego, że ja chodzę i zbieram skrzynki, które sam tu stawiałem wtedy na odcinek. Dobra, nieważne, wiecie co, ja wracam do siebie na chatę. Nic tutaj się nie dowiemy. Ja tak mogę szukać, że tak powiem, w nieskończoność, bez żadnych, jakby to powiedzieć, żadnych podejrzeń, żadnych przypuszczeń, gdzie coś może być poukrywane. No to ja mogę szukać dniem i nocą, nocą i dniem, i ja nic takiego tutaj, że tak powiem, nie znajdę, więc to totalnie nie ma sensu. Ja wolałbym bardziej poświęcić czas na to, żeby szukać czegoś, co może się gdzieś tam, że tak powiem, dziać u mnie na chacie, ponieważ no mocno podejrzane jest to, że tutaj Yeti coś tutaj chciał, a ostatecznie nic tutaj jakby nie zrobił. Tu jest, może o to miejsce mu chodziło, ale on wszedł do środka, on czegoś w środku szukał. Tutaj coś jest, halo, czy tutaj coś... Nie no, to dalej, nie no, to jest dalej tutaj. Co to, tu jest jakaś książka, to jest jakieś stare? MC, a wiem co to jest, dobra, wiem co to jest hasło do jego Instagrama, ale już nieaktualne, bo chyba to zmienił. Dobra, ale... Tutaj nic nie ma, nie, no dobra, wiecie co, to bez sensu jest, tutaj nic nie znajdziemy w takim razie. Tutaj to jest miejsce, że tak powiem, no w którym chyba nic nie ukrywał. Ale dobra, rozejrzmy się tutaj pochać, on tu się kręcił. Dla mnie jest podejrzane to miejsce, bo on tu się kręcił. I dlatego albo szukał tych moich rzeczy, ale dalej nie znalazł widocznie. Ej, może on przyszedł po złoto, żeby uzupełnić ten swój przycisk, znaczy ten przycisk, ten napis. Może tak być, ale nie znalazł tego, więc znaczy, że to jest dobra kryjówka. Za tym czy coś jest? Tutaj za tym jest, dobra, tutaj raczej to raczej nie jest to, więc tu możemy odłożyć tak, możemy... Ajajaj, no co to ma być, nie? Tak to chciałem postawić, dobra, to trzeba postawić jednak tak. Dobra, postawione. Dobra, tutaj nic nie ma. Nie, no nie wiem, nie, no tu się kręcił, czekajcie, ja to przekopię tutaj lekko. Tu jest jakiś lód, a wiem, z czego to jest lód, to jest chyba lód z tego tu na dole, z tego co... Ja tego nie zamurowywałem, okej? Okay? Tu było zejście. Jest dalej. Tu nic nie ma. Dlaczego to ktoś zamurował? Ej, dlaczego? Ja tego nie zamurowałem. Tutaj była klapa przecież. Ej, to jest mocno podejrzane teraz, co tutaj się dzieje. Tu była klapa, która sprawiała, że można było zejść sobie na dół na spokojnie. A teraz tej klapy nie ma. Ale po co tu ktoś robił ten? Mamy przycisk. Mamy przycisk. Okej, dobra, czekajcie. Czy chcemy to sprawdzać? Bzyku, join the game, okej, ale ja... Dobra, czekajcie, jest jakiś przycisk, jasny gwin, dobra, tu coś jest, może być tu coś ukryte, czy on tego szukał? Czy on tutaj ma jakąś tajną bazę pod moją chatą, czy coś tego typu? Dobra, kliknijmy to. Nie, to się nie dzieje naprawdę! Dobra. Wchodzimy tam. Chyba. Ja nie mogę, on tu ma faktycznie jakąś bazę. Nie, to się nie dzieje. Dobra, czekajcie, wejdźmy tam w takim razie. Tylko pytanie, czy jest tam wyjście. No dobra, to jakby co rozwalimy, mamy itemy. Dobra, wchodzimy. Ała! No nie, co to jest za walka tutaj z tym. Dobra, szybko przeszliśmy. Kurde, co on tu ma za laboratorium?
Co jest grane? Jak ja stąd mam wyjść? Gdzie jest przycisk? Gdzie jest przycisk? Gdzie? Jest tutaj, to jest ten? Dobra, to jest ten, okej. Już się wystraszyłem, nie? Że będę musiał coś rozwalać. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Tajny projekt. Jaki to jest tajny projekt? O co tu chodzi w ogóle? Dlaczego on tam ma jakąś specjalną, prawda, nie wiem, jakiś specjalny, jak to się nazywa? Ten do robienia mikstur. Tutaj też ma jakieś, są aktywne w ogóle. Co tu się dzieje? To jest jakaś książka. Tajny projekt kontrola. Nie wiem, widzowie, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego ma jakieś rzeczy pod moją chatą, o których ja nie wiedziałem wcześniej? No to jest niesamowite przecież. Dobra, czekajcie, sprawdźmy to. Ja nie mogę, co jest grane? Nie, ja nie wiem, czy ja chcę to czytać. To jest nienormalne, dobra. Bierzemy to, nic się nie stało, dobra, bierzemy książkę. Tajny projekt. Mikstura kontroli. Działanie, kontrola ciał żywych, kontrola umysłu, zmiana koloru, fazy testowe? Co tu, o co tu chodzi, co? Kontrola ciał żywych, kontrola umysłu, zmiana koloru. Co on chce zrobić? Ej, dobra, to jest mocno podejrzane, co tu się dzieje. Tam się da przejść, tutaj tymi drzwiami, okej. Okay. Da się wejść do środka. Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Nie chcę, ja tam bardzo nie chcę wchodzić. Ej, dobra, nie wchodzimy tam. O co tu chodzi? Dobra, czekajcie, zobaczmy tutaj te beczki. Wiecie, widzowie, co to jest? Ja nie mogę, dobra, on to tutaj chciał przynieść. Brakujące składniki. Co jest grane? Palionowy, wszyscy dołączają na serwer teraz. Co jest grane? I czy ja mam tutaj jakoś... Nie wiem, czy ja mam ich poinformować o tym... Czekajcie, to nie było tutaj, to było tutaj. Czekajcie, najpierw była królicza skóra, to i to. Tak to było ustawione chyba. Dobra. To się zaczyna robić cyrk, widzowie. Ja wychodzę stąd na razie. To jest pod moim domkiem, w każdej chwili mogę tutaj wejść. Muszę mieć to na oku, czy tutaj coś się przypadkiem nie dzieje. Ja to oczywiście muruję tutaj, żeby tutaj nie było, że to odkryłem. Że wiecie, ja niby nie wiem nic o tym dalej. Ja szczerze mówiąc, to najlepiej by było, jakbym się przeniósł w ogóle na piętro wyżej. Żeby nie było, że ja tutaj cokolwiek widzę, że ja tam urzęduję, że jest jakieś ryzyko. Bo to jest mocno dziwne, co tu się dzieje i mnie się to bardzo nie podoba. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tym wszystkim. Patrzcie, wszyscy dołączają na serwer, co jest grane? Ej, czy tu jest jakieś zebranie walk z Yetim, czy coś tego typu? Ktoś coś odwalił? Jakieś info poszło? Może coś jest napisane na konfie? Ej, ja muszę zaraz zobaczyć i dowiem się, o co chodzi. Najwyżej zobaczycie to w następnym odcinku. No a tymczasem dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro, cześć, pa, pa.